8 maja w Zebrzydowicach miał miejsce 10. jubileuszowy rajd synchroniczny pojazdów zabytkowych. W programie nie zabrakło podwójnej próby synchronicznej i konkursu elegancji. Rajd przyciągnął do Zebrzydowic fanów motoryzacji, zabytkowych samochodów i motocykli. Nie zabrakło stałych bywalców oraz uczestników, którzy wzięli udział w tym wydarzeniu po raz pierwszy. Motocykl wojskowy MW750. Pierwszy raz na tej maszynie? Nie, od 15 lat jeździmy z żoną po Polsce całej. Po całej Polsce? Sprawdza się? Jest. O. Z żoną uwielbiamy motocykle stare, jeździmy w miarę możliwości każdy zlot. A tutaj jeden z naszych ulubionych i cykliczny. To jest Ukraina, Ukrainy przedstawicielka. O. I jedziemy dzisiaj razem na ukraińskim motocyklu. Tak, to jest rocznik 75. Opel Rekord oczywiście. Został sprowadzony z Niemiec w 2017 roku. Silnik benzynowy 1.7. No i po prostu zjeżdżę nim tylko na zloty okazjonalnie, tak. A tak przez zimę to jest po prostu w garażu chowany. W garażu chowany, no widać. Co w tym aucie jest takiego wyjątkowego? Co panu sprawia najwięcej frajdy? Panie co, no unikatowość na pewno, bo jest zaledwie kilka sztuk w Polsce tego auta. No i po prostu to, że można uczestniczyć w jakichś rajdach, zlotach, zainteresowanie duże po prostu, że jest takimi autami. No. Przyjeżdżałem, bo jestem z okolicy tu z Karwiny, niedaleko. Co tu przejeżdżałem i raz tu była impreza. I dlatego to jest moje zainteresowanie i dlatego cieszyłem się, że mogę przyjechać tym roku. No właśnie, no pana zainteresowanie, piękna jawa, pan coś opowie o tej maszynie. Jawę mam już 20 lat, jeżdżę na innych motocyklach, ale jawa jest dla mnie taki sercowe rzecz, którą... Tak sentymentalnie, co? Sentyment taki, tak. Proszę nam słów kilka powiedzieć o tym samochodzie, bo jest przepiękny, pięknie się prezentuje. No, bardzo rzadka marka, Studerberg Silverhawk, 56 rok. 56. Kiedy go pan sprowadził, od kiedy u pana i jak to wyglądało, ile przy tym aucie trzeba było zrobić? No, samochód jest zachowany w oryginale. Ktoś go remontował 36 lat temu w Stanach, no i tak trafił do Polski. Czyli pan w takim stanie sobie go już tutaj sprowadził, czyli za dużo się pan nie napracował? Nie, tak jest zachowany i tak będzie jeździł. A jak jeździ, jak się sprawdza? Jest pan zadowolony? No tak, bezawaryjny, jak to Studerberg. To była udana jubileuszowa edycja, zarówno pod względem pogody, jak i uczestników, podsumowuje Jacek Konieczny, komandor rajdu. Zazwyczaj było między 50-60 załóg, teraz dopuścili 75 załóg, żeśmy dopuścili, chociaż obiekt już był przepełniony. Z bólem serca niektóre załogi musiały odjechać, po prostu już technicznie byśmy tego nie ogarnęli. Także 75 załóg to jest naprawdę na taką lokalną imprezę, ale ona się cieszy dużą popularnością, bo przyjeżdżają ludzie z Zawiercia, z Katowic, z Gliwic, z Krakowa, nawet Syrenka przyjechała, także tu było super. Pogoda dopisała, humory. No to jest coś wspaniałego, no bo spotykają się miłośnicy takich pojazdów, wymieniają się spostrzeżeniami, chwalą się tym, co przez zimę remontowali, dopieszczali. Także tylko się cieszyć. Najładniejszym samochodem był Fiat 500, którym przyjechała równie piękna pani z Dębowca, czyli amazonka rajdu. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego XPL Marta Szymik-Telesz.